Dawid Michelus, przed Tobą jutro drugi występ w lidze WSB. Debiut był nieudany. Po ważeniu widać było, że wróciłeś do swojej kategorii wagowej. Widać, że kilka kilogramów Ci ubyło. Jak się czujesz? Trochę lżejszy? No zgadza się, trochę kilogramów zrobiłem, ale czuję się bardzo dobrze. Podtrzymałem trochę swoją wagę, 54 kilo przez 2-3 dni. Jest bardzo dobrze. Myślę, że jutro już będę taki, jakbym ważył 60 kilo i będzie wszystko ok. Co wiesz o swoim rywalu? Jaką taktykę on na jutro zakładasz? Nie patrzyłem nawet, jak on walczy. Po prostu wyjdę do ringu i będę chciał wygrać, ale jest trochę niższy, więc będę próbował dystans i kontratak. Czyli tym razem będziesz unikał bijatyk, takie samo założenie mniej więcej jak w tej walce z Algierią? Tak, zgadza się, tylko że ten zawodnik teraz jest dużo niższy od tamtego, więc będę miał większe pole. Trochę inaczej się przygotowywałeś do tego startu niż do tego poprzedniego, bo wtedy trener trochę narzekał, że wyjechałeś do siebie do domu i no jakby trochę zarzucał Ci, że nie do końca sumiennie trenowałeś. No ja od drugiego jestem tutaj i ani razu nie byłem w domu, ani nigdzie nie wyjeżdżałem, więc i do tego trenowałem też ciężko. Czyli co, możesz obiecać, że to będzie lepszy Dawid Michelus niż ten na torwarze? No na pewno, to jest też inna moja waga, moja kategoria wagowa. Ja już dawno nie walczyłem w niej, 2,5 roku, ale myślę, że wrócę właśnie do tej formy sprzed 2 lat.